Witajcie. Niech Bóg nam błogosławi w naszym poszukiwaniu tożsamości. Zapraszam Was bardzo serdecznie do modlitwy o Ducha Świętego. Niech nas ogarnie łaska Pana, łaska Ducha Świętego. Pomódl się z głębi serca o tą moc Świętego Ducha dla nas wszystkich. Łaska, Panie Twa, Duch Twój Święty, niech dotknie nas, niech nas ogarnie. Łaska, Panie Twa, Święty, niech dotknie nas. Kim jestem? To bardzo ważne pytanie, które stawiasz sobie. Pytałem też młodych ludzi, jakie pytanie stawiają w sobie tak bardzo głęboko. Kim jestem? Kim będę? Jakie jest moje życie? Popatrz, masz legitymację szkolną, niektórzy mają dowód osobisty czy paszport. W różnych urzędach podają pytanie, jakie jest imię i nazwisko? Podajesz. Ja też mówię Przemysław Ziemowicz Sawa. Gdzie się pan, czy gdzie się urodziłeś, tak? Podajemy wiele różnych danych, które określają naszą tożsamość. Także nasze odciski palców najbardziej pokazują tą różnorodność, tak? Że jak ważne jest ta niepowtarzalność każdego z nas. No słuchajcie, no Bóg jest niesamowity. Pomyślałeś o tym kiedyś? Popatrzcie na piękno świata wokół nas, bo świat jest cudowny. Bóg stworzył wszystko naprawdę fantastyczne, tylko my tak gonimy. Obowiązków wiele, tak? Tu spotkanie, tam ludzie, tam jeszcze coś. Czy dostrzegamy świat wokół nas? To chciałbym, żebyś teraz coś zobaczył, żebyś coś zobaczyła. No i zachwyćmy się tym pięknym światem, który jest naszym światem. Bóg zaplanował ciebie. Nikt z nas nie jest dziełem przypadku. Uczycie się na biologii, różnych kwestii związanych z genetyką, z budową człowieka. Niesamowity to organizm. Niesamowita precyzja. A kiedy wyjdziemy poza człowieka i zobaczymy świat wokół nas i jeszcze dalej wszechświat, to naprawdę nic nie może być dziełem przypadku. Bóg bardzo precyzyjnie stworzył nas. Ja w to bardzo wierzę, a ty? Patrzymy w Pismo Święte, żeby rozpoznać swoją tożsamość, kim jestem. I pierwsza prawda jest taka, którą chcemy wspólnie tobie powiedzieć. Bóg stworzył cię, abyś był szczęśliwy. Czytamy w Księdze Rodzaju.
Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszystkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzący. Bóg dał piękne życie. Bóg dał piękny świat. Drzewa miłe z wyglądu. To oczywiście plastyczny obraz tego, że możemy cieszyć się życiem, że możemy cieszyć się światem. Odkrywaj to. Może więcej siedzisz w domu teraz i tęskno ci za tym czy za tamtym. To pragnij tego świata, tego wielkiego, wspaniałego świata. Ale no nie tylko to piękno zewnętrzne, tak? Nie tylko rośliny, przyroda, krajobrazy. Czytajmy dalej Księgę Rodzaju. Ulepiwszy z gleby wszystkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. No można mieć zwierzątka, można mieć naprawdę fantastyczne życie, ale chyba czegoś jeszcze brakuje. I co czytamy w Księdze Rodzaju? Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Adam nie jest szczęśliwy, kiedy ma piękny świat, krajobrazy, kiedy może ten świat zwiedzać, kiedy ma piękne zwierzęta. Adam potrzebuje drugiego człowieka, potrzebuje kobiety, potrzebuje Ewy. Ewa, najpiękniejsza kobieta. I Adam widział, że jest cudowna. Od razu się zakochał w niej. Popatrzył, otwarł oczy i mówi, to jest ta, na którą tak naprawdę czekam. Ten fragment Pisma Świętego mówi nie tyle i nie tylko o takiej miłości małżeńskiej, ale mówi o tym, jak bardzo potrzebujemy innych ludzi. Jak bardzo jesteśmy ludźmi relacyjnymi. My musimy być w relacji. Nie możemy być sami. Często te relacje są ograniczone, ale przecież relacja to nie tylko bycie fizyczne obok siebie, ale to jest głębia serca. Bóg zaprasza ciebie do bycia w relacji z ludźmi, ale zaprasza też, byś był, była w relacji z Nim. I wtedy będziesz szczęśliwy. Pierwsza więc prawda, Bóg stworzył cię, abyś był szczęśliwy. A druga prawda, Bóg kocha każdego. Wiecie, jest ciekawa historia w pierwszej księdze Samuela, kiedy Bóg wybiera młodego Dawida na króla. Jesse przedstawił wszystkich swoich synów, o nim nawet zapomniał, ale Bóg nie zapomniał o nim. Posłuchajmy fragmentu z tejże księgi. Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na jego wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. I to jest piękne. Pan patrzy na serce. Bóg nie patrzy więc na to, jak wyglądamy zewnętrznie. Choć oczywiście to też jest ważne. On nie patrzy na nas tak, jak patrzą inni ludzie. Przez pryzmat naszych zdolności, przebojowości. Bóg patrzy w twoje serce. A więc ludzie mogą nawet źle o tobie powiedzieć. Ludzie mogą źle o tobie pomyśleć. A Bóg będzie zawsze patrzył bardzo dobrze, bo Bóg ciebie ukochał i Bóg chce dobra dla ciebie. Idźmy dalej. Trzecia prawda, jesteś jego dzieckiem. Przeżywasz to? Wiecie, mnie to bardzo fascynuje. Jestem dzieckiem Bożym od Chrztu Świętego. I bardzo często modlę się w taki sposób, Boże, Ojcze, skoro jestem Twoim dzieckiem, to zwracam się do Ciebie z prośbą, jak do Ojca. No to odpowiesz, to pomożesz, no i co Bóg ma zrobić? Jest dobrym Ojcem, a więc będzie mi pomagał. I wiele razy doświadczyłem niesamowitej dobroci Pana Boga, Jego chroniącej ręki. Dlatego pomyśl o tym teraz. Jestem dzieckiem Bożym? Posłuchajmy, co mówi święty Paweł. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Dlatego też zawołaj teraz Abba Ojcze. I kiedyś, będąc w Izraelu, w jednej kawiarni siedzę, piję kawę, rozmawiamy z tymi osobami, z którymi byłem w Ziemi Świętej.
I słyszę, jak rodzina żydowska niedaleko była, na takim małym pikniku. Chłopcy grali w piłkę i jeden chłopak co chwilę wołał: Abba, Abba, Abba. On wołał do taty, żeby tatuś zobaczył, jak świetnie strzela bramkę. To było niesamowite dla mnie, tak? Abba. Jezus chce, żebyśmy do Boga mówili Abba. Dlatego zapraszam Ciebie teraz, abyś na chwilę przymknęła oczy. Bo chcemy pomodlić się teraz pieśnią, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry dla mnie. Możesz tą pieśń śpiewać razem z nami, wyznając, że naprawdę Bóg jest dla mnie dobry. Może tego nie przeżywasz. Może brakuje ci takiego doświadczenia. To zacznij śpiewać. Zacznij się teraz modlić razem z nami. Bóg dobry jest. Bóg dobry jest dla mnie. Bóg dla mnie dobry jest. I daj, Panie, doświadczenie wszystkim, którzy teraz z nami się modlą, tego, że jesteś dobry. Że jesteś dobry dla każdego z nas. Bóg dobry jest, Bóg dobry jest, Bóg dobry jest. Tak dobry jest dla mnie. Bóg dobry jest, Bóg dobry jest, Bóg dobry jest, tak dobry jest dla mnie. Skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, to trzeba postawić jedno pytanie. To na czym polega to, że jestem podobny do Boga? No bo dziecko jest podobne do matki, do ojca, czy do brata, do siostry. O niektórych się mówi, no na pewno się nie wyprą tego, że jesteśmy rodziną, tak? Zanim to pytanie o nasze podobieństwo do Boga, chciałbym zadać Tobie pytanie, do kogo jesteś najbardziej podobny? Zapraszam więc do spotkania z naszymi korespondentami rekolekcyjnymi. Powiedzcie nam, do kogo jesteście podobni. Hejka wszystkim, przychodzę dzisiaj już do Was z kolejnym pytaniem, tak jakby tematem. Jestem podobna do... najbardziej mi się spodobała opinia mojego kolegi, którego serdecznie pozdrawiam. Według niego jestem najbardziej podobna do postaci z bajki, a mianowicie jestem podobna do prosiaczka z bajki, Kubuś Puchatek. No, ja byłam w szoku, jak się o tym dowiedziałam. Może powiedział mi, wytłumaczył mi, że jestem podobna do tej postaci, ponieważ ubieram się na różowo. Różowy ogólnie to jest mój ulubiony kolor. No i to dlatego uważam, że jestem podobna do niego, a z charakteru przypominam bardziej tygryska, bo jestem bardzo energiczna i kocham po prostu się bawić. Jestem bardzo energiczną osobą i to chyba tyle. Czy jestem do kogoś podobna? Nie jestem podobna kompletnie do nikogo. Chociaż często słyszę, że ludzie mnie skądś kojarzą, ale ja nie znam żadnej osoby, choć trochę do mnie podobnej. Często słyszę, że podobny głos albo coś w tym stylu, ale z wyglądu kompletnie do nikogo nie jestem podobna. Jestem podobny do swoich przodków, ponieważ byli przy mnie od zawsze i mnie ukształtowali. Bardzo dziękuję za te świadectwa bycia podobnym do konkretnych ludzi, ale chcę
Tobie powiedzieć, przede wszystkim masz podobieństwo Boże, bo jesteś dzieckiem Bożym. Nie wierzysz? Trudno ci to przyjąć? W materiale pod filmikiem mamy kolejne ćwiczenie. Możecie pobrać ten załącznik. Są tam konkretne cytaty Pisma Świętego, które znajdź w swojej Biblii. A więc słuchajcie, ruszamy do biblioteczki, jeśli nie masz Pisma Świętego przy sobie, albo uruchamiamy aplikację w telefonie, na tablecie, w komputerze. Zachęcam, zróbcie taką modlitwę, że poszukacie te fragmenty Pisma Świętego i odniesiecie je do siebie. Na ile jestem, na ile jesteś podobny, podobna do Boga. I poproś Boga, który jest Ojcem, żeby przeżywać tak bardzo głęboko podobieństwo, które jest naszym udziałem. Ale to nie jedyne zadanie. Otóż mamy niespodziankę. Połączymy się znowu z naszymi przyjaciółmi, których poprosiłem, żeby nakreślili swój autoportret. Nie wiem jeszcze, jak im wyszło. Zobaczmy. Miałam narysować swój portret i oto on jest. Nie mam jakichś wielkich zdolności plastycznych, ale uwierzcie, że się starałam. Może nie jest to jakieś arcypiękne, ale tak wygląda moja twarz. Jest troszkę za długa tutaj, ale no narysowałem ją tak, jak sobie potrafiłem wyobrazić. Największy problem chyba miałem z nosem, no więc tak to wygląda. A do takiego zadania bardzo zachęcam ciebie. Weź kartkę, ołówek, farby, kredki, a pobawmy się trochę. Narysuj siebie. Jedni bardzo ładnie malują, rysują, szkicują, inni... Jak chodziłem do szkoły i można było pracę przynieść z domu, to miałem piątkę, bo mi mama ślicznie narysowała. Ale jak trzeba było zostawić to, co na lekcji, to ledwo trójkę miałem. Nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, ale tu nie chodzi o to, że damy za chwilę obrazy na aukcję, tylko narysuj siebie. Jak spostrzegasz siebie? Myślę, że to takie ciekawe ćwiczenie. Zachęcam was bardzo, bardzo serdecznie do tego, byśmy popatrzyli tak w prawdzie na swoje życie, na swoją młodość. A jak to narysujesz, popatrz, czy widzisz dziecko Boże? A może popatrz na siebie w lustrze. Czy widzisz dziecko Boże? W czasie naszych rekolekcji chcemy też słuchać świadectw. Dlatego będzie pierwsze świadectwo. Połączymy się z osobami, poprosiłem kilka osób z naszej wspólnoty, żeby powiedzieli krótkie swoje świadectwo. Są starsi od was, ale wiele rzeczy przeżyli. Kochają Boga. I zobaczymy. Halo, halo. Halo. Szczęść Boże. Marzena, tu ksiądz Przemek z naszego studia. Witamy cię na naszych rekolekcjach młodzieżowych online. Mówimy o tym, że jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże uczynieni i przede wszystkim, że dlatego nas Pan Bóg kocha, bo nas tak uczynił. Czy mogłabyś nam parę zdań powiedzieć, jak spotkałaś Boga, jak On też zmieniał ciebie i twoje patrzenie na siebie? Z całą przyjemnością. Ale muszę zacząć od początku, czyli muszę zacząć od tego, że całe życie byłam osobą, która wierzyła w Boga. Jednak pomimo tego, będąc dzieckiem, potem młodą osobą, nigdy nie pomyślałam, nigdy nie usłyszałam, nigdy to do mnie nie dotarło, że Bóg mnie kocha. Ja takiej opcji po prostu nie brałam pod uwagę, ta opcja nie istniała dla mnie. Ale na szczęście mogę powiedzieć, że aż do czasu. Bo gdy byłam osobą już dorosłą, samodzielną, moje życie kompletnie się nie układało. Żyłam w związku niesakramentalnym. Przeżywałam też codziennie, właściwie każdego dnia, wyrzuty sumienia z powodu tego, że takie życie prowadzę.
ale też inne okoliczności mojego życia były w tamtym momencie fatalne, tak najogólniej rzecz ujmując. Takim właściwie jedynym światłem na niebie mojego życia była moja córka. I wobec tego wszystkiego, mając prawie 33 lata, nawróciłam się, czyli postanowiłam radykalnie zerwać z grzechem, zmienić swoje życie, zaufać Jezusowi. I około rok po tej decyzji miało miejsce pewne wydarzenie. Tak zupełnie niespodziewanie, pewnego dnia, wstając z krzesła, czyli taka proza życia, przeszyło mnie doświadczenie i świadomość tego, że Bóg mnie kocha. Było to doświadczenie i sytuacja tak potężna, tak potężnie na mnie oddziałująca, że przez kilka dni chodziłam właściwie jak oszołomiona. To było lato, ciepłe lato, więc chodziłam wieczorami, patrzyłam w niebo i prawie podskakiwałam z radości, myśląc o tym, że tam gdzieś jest Bóg Ojciec, który aż tak bardzo mnie kocha. To jest takie doświadczenie, które trudno nawet opisać mi słowami, ale mogę opisać słowami to, co Boża miłość spowodowała we mnie. Ja mianowicie poczułam się osobą wolną i wartościową. I od tamtego momentu coraz mniej zależną od opinii ludzkich. Zobaczyłam, że skoro Bóg mnie kocha, to ja razem z Nim mogę w życiu bardzo wiele, bo mam kogoś potężnego za sobą, kogoś potężnego, kto działa w moim interesie, na moją rzecz. I dzisiaj mogę powiedzieć tak, po wielu latach jestem absolutnie przekonana, że Bóg kocha każdego człowieka. I skoro kocha, to wystarczy, że szczerze Go poprosisz, żeby mu swoją miłość Ci okazał, a On w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób da Ci znać, jak bardzo kocha właśnie Ciebie. Dzięki serdeczne za to słowo. Niech Ci Pan błogosławi. Z Bogiem. Amen. Z Bogiem. Bóg stworzył mnie na obraz i podobieństwo swoje. Powtórz to zdanie. Bóg stworzył mnie na obraz i podobieństwo swoje. I powtórzmy razem. Bóg stworzył mnie na obraz i podobieństwo swoje. Jak razem, to razem. No to tak samo można mówić, on przecież nie słychał. Więc powtórz za mną takie słowo. Bóg stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. Teraz ty. I teraz my. Bóg stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. I zaśpiewajmy pieśń Jesteśmy piękni. Możesz tą pieśń sobie ponucić teraz. Była śpiewana, kiedy w Polsce z wizytą przebywał Benedykt XVI w 2006 roku. To jest piękna pieśń. Niech Bóg nam błogosławi przez tą pieśń. Niech Bóg też kształtuje nas na nowo. Jesteśmy piękni. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie. Ty otwierasz nasze oczy, Panie. Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie. Ty otwierasz nasze oczy, Panie, na Twoje piękno. Thank you.